Cześć, manko, z tej strony Lidez, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest szwagier, oczywiście. Dzisiaj jest akcja talerzowanie i bronowanie. Tak więc każdy wsiada w swoje maszyny, później się zamienimy. Nie wsiadam, muszę się napić. W gardle mi zaschło. W gardle ci zaschło? Od gadania. Ej, czemu te brony są aż tak zwalone? Nie, bo ich nie podniosłeś. Jak ich ten? Dobra, jadę robić w polu. Jednak nie tędy. Możesz mnie pod koła nie wziąłeś znowu. Czemu nie tamtędy? O ja pierdolę, nowy wałek. Troszeczkę będzie lepiej ugniatał teraz. Wale odpalił, jap your ole. O, ten nie chcesz jeździć. Przecież tu się da przejechać. Ja tam nie przejadę, nie zmieszczę się. No jak nie? Jak ja się z talerzówką zmieściłem. No ale brony są bardziej szersze niż ta talerzówka. Ty bardziej szeroki jesteś. Nie, to ty. Ty tu ten, jak gdzie mam jechać, bo ja do końca to nie wiem. No ten. Zaprowadź. Już ci teraz sobie. Pole numer 28 i 100. A ja chyba tu. Się a ja tu bronuję. Mi się coś miesza? Mi nic tak. Się nie miesza. Ale idzie pięknie. Czekaj, to jest to 100? Będzie łąka, piękne łąki i umajone. Leży do ciebie. Co? Leży do ciebie. Czyli nie do mnie. Nie, do ciebie, czyli do mnie? No. Czy do ciebie też? Nie, do ciebie nie. A do mnie nie. A piszesz do mnie, do ciebie. No to do ciebie to i do mnie. Ale talerzówki nie trzeba przed takim rozłożyć. Ale idzie, ale idzie, ale idzie, ale idzie. Ciężko. I tam idzie. W górę. Żeby nie załapać o ten płot, tylko tu będziemy łączyć. Pomad włączyli, jak będzie jechał, tak będzie jechał. Co, ten pomad włączyłeś? Tak. To w przyszłym odcinku jeszcze to będziesz bronował chyba, ta? To będę bronował. No to co teraz talerzujesz? A po co? No jak, żeby było wszystko wyrównane. Dobra. Może nie w odcinku poza odcinkiem. W odcinku będę robił coś bardziej wartościowego. Czyli? Chlanie piska. Na czas. Nie, to jeźdź, piwo. A popatrz pod fotel. W tym twoim pędzie. No, nic nie ma jeszcze. No, jeszcze. Bo sklepu nie ma, daleko do sklepu to nie piję. No jak, co ty myślałeś? To jest drugi sezon. Ekipa? Szwagr. Musisz tak nazwać odcinek. Jak? Drugi sezon Agro Szwagr. Okej. Okay. Season 2. Ale ja... No ładnie, ładnie ta leżówka idzie. I don't speak England. Ekipa... Ekipa. Jak będziesz za dobrze wpijał, to jeszcze ci prawa wykryją. Będzie dopiero. A. I będziesz miał do czynienia z Frisem. Okej, okay. A ja nie... To ja go lubię. To może dać ci lody ekipy. Jadłeś lody ekipy? Tak, jadłem lody ekipy. Ile jadłeś lodów ekipy? 5 lodów ekipy. Albo 6. Ja ostatnio patrzę w sklepie. Są lody ekipy. Mówię nie. Nie dam się na to nabrać. Kupuję sobie loda Milki. Big tak Milka? Jest. Nie. Nie. Milka. A ja myślałem, że Big Milka. To słabo troszeczkę. Z twojej strony się zachowałeś tak, o. Nie wspieram Frica? Nie. A co? Milka. To czemu słabo? No czemu? Bo powinieneś kupić Big Milka, a nie Milka. Zapada mi się ciągnik. Mój też się trochę topi, ale to mało ważne. Ale hol jest przynajmniej. Hol jest, dalej ci działa. Łańcuch hol, nie wiadomo co to jest. Linę trzeba by było pobrać jako. I by było. Linę to masz teraz. Trzeba by hol pobrać taki sztywny. Albo pasy, ty. A chyba ku... Co? Nic. Chyba ścięło. Powtórz jeszcze raz, bo nic. Tak, ścięło, ścięło, no ścięło. Może dobrze. Że ścięło? No. No to dobrze. Jak uważasz, że dobrze ścięło, to dobrze. Ale u mnie na odcinku ja mówiłem cicho, nie? A teraz, jak ja wtedy mówiłeś głośno, bo to przez tego Discorda, to się tak tylko wydaje, że ja mówię głośno, a ja mówię
Tak jak mówię. Teraz dałem mikrofon dalej. Bo nie wiem, czy mnie słychać. Lecę na kolejne pole. Ja włączam radio. Nie wiem jak ty. Ja nie. Ja posłucham dźwięku silnika. Mruczando. Ja mam radia nie włączysz, boisz się? Nie. Nie połączasz szybko speedrun i wyłączasz. Już. Włączyłem i włączyłem. Bo ja szybki jestem. Ale idzie. Szybpil? Tak. Boję się nie wypieprzyć. Ty na kręcie! Ale ktoś zarył we mnie, ty. Chyba ty w niego. Nie, on we mnie. No jak na zakręcie, to chyba ty. Nie, on we mnie. Jedynie kto nie umie jeździć w zakrętach, to ty. Umiem jeździć lepiej niż ty. Chcesz się o tym przekonać? Już nie powiem, jak musieli prostować. Co? Snak. Kto? Jaki znowu znak? No, ty dobrze wiesz jaki. A może i nie pamiętasz jaki znak. Bo straciłeś przytomność. Tak. A to nie ty byłeś? Nie. I dziękuję za subskrypcję, panie Dawidzie. Jaki Dawidzie? O co? Dawid dał mi suba. Ja miałem pozdrowić takiego jednego, tylko nie pamiętam, który to już był. Ale to pozdrawiam młody. No. Czy jak tam? Pozdrawiam, miałem chyba jego pozdrowić, czy nie wiem kogo w końcu. No, to pozdrawiam. Tylko jego pozdrawiam. Tylko jego? Tak. Okej. Okay. Zrobię sobie na pieńku z innymi. Na pieńku, okej. Okay. To pozdrawiamy serdecznie. Ale taką gwiazdą, jak teraz jestem. To pozdrawiamy serdecznie. Młodego. Młody, nie wiem. Pozdrawiam. Z mapy. Jakiej mapy? Z Woźnik. No, Woźnik. Nie wiem, z Woźnik? Nie wiem. Co się pozdrawiam śmieje? Z New Holanda. Kombajnik. Ej, jak będziemy chcieli mieć konie, to będziemy musieli owiec im zasiać. No. Na tej stówie bym można tu zasiać owiec. Na tej 90. To trzeba szybko robić, bo... Na tej 90. Pierwszy trzeba owiec zasiać. No. Dobra, gdzie teraz? Czekaj, tu zrobiłem. Ej, co? Jakie nowe maszyny? Nic nie kupiłem. Teraz paragon przyszedł dopiero? Nie, no ja patrzę na te. Ja chciałem jechać. Paragon mi przyszedł. To 6 to zaorane jest, tak? Które? Jeszcze stówę i 28 musisz. Stówę już zrobiłem. 28, mój Boże, jak to daleko. To jest 28. Bongola. Bongo cia cia cia. Będzie fajna jak akcja. Mówi ogląda, a jak nie ogląda, a ja go pozdrowiłem, to nie wiem. To będzie... nigdy nie pozdrowisz. Nigdy. Ciupa pimunienio. Dobra. Zaraz będzie. Nie wiadomo co będzie. Nigdy. Ten kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie. Ten będzie akcja, bo szwagier już załatwia sprawę i będziemy zakopywać dół za domem. Tak? Most trzyma taki ciągnik. Będziemy to robić? Nie. Jak nie, jak tak? Czemu powiesz? Nieładnie z twojej strony, że tak kłamać. Dobra, nie wiem gdzie jest to pole. Zatrzymam się na środku, najwyżej będą mnie omijać. Ja go nie omijać nawet nie umiem. Czekaj, kurde, gdzie to pole jest? Ty to jest to? Jest jakaś sadzawka. Sadzawka. Moje ulubione. No, nie wiesz gdzie pole kupiłeś. Ciebie jeszcze supem kupiłeś, mój Boże, to trzeba być... wyjątkowo uzdolnionym? Nie, nawet omijać mnie nie potrafią, to trudno. No mówiłem, że oni nawet omijać cię nie potrafią. Nie, tu nie ma przejazdu przez rufa, ja się wypieprzyłem. Jadę, mówię, przejazd jest, jadę. Będziemy kopać ciągnik? Tak? Nie. Czy nie? Nie. Ale jak będziemy mieli kiedyś na tyle? Na razie trzeba inwestować w pole.
A pole to w dupę kole. Jak się na ścierni siedzi. Dobrze. No, brony pięknie. O, to jest piękna łąka koło mnie. Numerek? Numerek śmiech z tego jest 57. A kto to ma w ogóle? A ja wiem, kto to ma. No idź zobacz. Bo to może sprzeda. Jakbyś zobaczył po ile. George jakiś. George. A to ten z Ameryki, ja to kojarzę. Inwestor. No, niedrogo chyba chce. On to może sprzedać, bo on powiedział, że ten. Że on w Ameryce teraz będzie budował bliźniaka. To pieniędzy pewnie potrzebuje. Ej, zamienimy się? No, ale chcesz? No to chodź. Ale szybko teleportacja? Szybka teleportacja? Nie wiem. To szybko. Wychodź. Ściągnij. Tak. O. Szybka teleportacja, śmierdzę. Ja muszę robić. Zrobiłeś chociaż jedno pole? No, to za nami. Na szczęście. Jeszcze tamto, tak, wszystko muszę robić sam. Wszystko. Czy ktoś powiedział, że nic nie będziesz robił? Ja. Ty. A ty jesteś kim? Pierwszy. Ale idzie ładnie ta talerzówka. Ustawiałeś jej głębokość i wszystko? No. To talerze ładnie idą. Nie pokrzywione są po tamtym pierwszym polu. Nie. Tam kamienie nie było. Ale w tamtym to tak wygląda, jakby tam miały być. Tak. A tam może małe jakieś kamyczki. O, przyjrzyj się. Ale że stępią i będzie tyle. No i będzie po robocie. I będzie Firehunt. Wtedy. Ej, no to owsa byśmy za. Przepraszam za ej. Ej, ty. O, przepraszam. Owsa byśmy zasiali z ten. Dwa pola. Dla tych koni. No. A bo to jedno największe tu 95. Bo tu konie to wiesz, ile taki koń je? Dużo. Chujską dawkę. Albo to pole, gdzie ja teraz jestem owsa i tam, gdzie ty teraz jesteś, czyli tą 95. I to by starczyło. Było nawet za dużo, mi się wydaje. Tak? Samo 95. No, to się tak zrobi, jak ty mówisz. Bo ty mądry, a łąkę tam niedrogo chciał, to chyba weźmiemy tą łąkę, tak mi się coś widzi. Tak. Tam no, załatwisz? Nie, czy ja to, czy tam trzeba? Dogodną cenę zawsze. A no to cenę. I ten. I jeszcze flaszkę on, żeby stawiał, bo wy. Wyjeżdżę? Budować dla bliźniaki. Jemu to na pieniądzach nie zależy tu. On musi tam w dolarach kupić. Co to dla niego? W złotówkach. Co to dla niego właśnie? Tu też na wsi już się wszyscy starzeją. Tylko my się tu przeprowadziliśmy. No bo z masny nas zrzucili za te moje wybryki. Ale to nie ma co mówić za dużo. Po właśnie, co? Bo jak się powie za dużo, to potem będzie. Po co te, się denerwować? Po co to? Komu to jest potrzebne? Tobie? Nie wiem, kto tam 30 tam w płot wtedy wjechał, ale. Ja nie pamiętam, że on wjechał. Ja też nie pamiętam. No, nie wiem, kto wjechał. Chyba nam ktoś podprowadził. Ukradł, bo kluczyki zawsze były w stacyjce. Trzeba dodać. Tak, ciekawe, czy one od fabryki nie były wyjmowane. To jestem bardzo też ciekawy. Ale idzie pięknie, ale idzie. Pod górkę troszeczkę ma ciężko, ale. Co New Holland, to New Holland. Obciążnik ma też. Fendt ma ciężko dopiero. No, Fendt pod tą górę ile? 10 idzie chyba, tak? No. Wajchy szybko chodzą. Trzeba mieć sprawne rączki. Żeby na tych wajchach dobrze operować. A nie masz? Nie, no ja mam, dobra. Dobry. A umiesz ziemniaki obierać? Czy ja umiem ziemniaki obierać? Coś tam umiem, ale za dobrze to nie. A ty? Ja? No, w kostkę. Ale to kroić kostkę, a ziemniaki ubierać?
Nie, w kostkę ubierać. Stay i obrane ziemniaka jak ta. W kostkę ubierać, dobra. O kurde. I od razu pokrojone są. Tylko że odpadków dużo. Ale to kury zjedzą. Jak my kur tu nie mamy. Czy ktoś powiedział, że twoje? Sąsiada. No. Może byśmy ten buraki cukrowe tutaj w przyszłym sezonie weszli. Co ty na to? No, już jeden burak mi wystarczy. I to jesteś ty czy ja? Tak, samo sobie mówię. Weź. No, ale buraki można by było. No, nawet coś tam w tej głowie masz chyba. Chociaż. Olej rzepakowy. Jak czasami tak na ciebie patrzę, to nie wiem. Dobrze jest. Na oleju rzepakowym to ten nasz van jeździ. Po frytkach. Po frytka? Ły. Ale fan co się brudzi w ogóle? On. Bierze tak. Trochę był myty ostatnio. Ale mijak. No dobra, przy siebie tam będzie. Siebie równo przy siebie. Nie będzie takiej tragedii. Grabie weźmie się tam przyrównasz. Grabiami. Ale no nie, palcami jak wolisz. Widłami od razu. Widą nawet nie mam. A będziemy siać tym. Którym ciągnikiem? No czekaj, zobaczę ile tam. No, raczej nie będę. Fendt no, ma trochę ciężko problem. 16 czy New Hollandem? 90 koni, no to może być New Hollandem albo 16, to już zależy co tam będzie jeszcze do roboty wtedy. No nie wiem, wtedy to chyba tylko nawozy. No to Fendt będzie z nawozami i tu będzie ten. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiesz, okej. To pierw byśmy ten owiec zasiali w pierwszy dzień. No tak. A później byśmy przesunęli, to byśmy siali jakąś pszenicę czy coś w ten deseń. Mhm. Pasowałoby, żebym chyba 16 siała, bo New Holland się tam przyda zawsze czy czymś. Szybszy jest na pewno New Holland. To się szybciej wszystko zrobi. Ale 16. 16 jest mocniejsza. Tam no, by pasowało, niech się co ma do roboty. Będzie stać i się kurzyć, nie ma opcji. Gospodarstwo znaczy, nieekologiczne jesteśmy. Nie. Ja ten nieekologiczny jestem. Nie. Dąd. Nie. Dąd. A kopie się ten fent coś tam, czy nie? Kopie się i to nawet bardzo, jak przy bronach, to ja nie wiem. Ja też nie wiem, co jest. 32 ja mam procent. Ale nie widać tak, że... Ciężko trochę tylko pod tą górę, ale wchodzi. 10, 9, spada do 10. Oglądałeś tą łąkę? Zjadę teraz w dół, to obejrzę tak dogłębnie, że tak powiem. No to obejrz. O, tu jakaś blokada ruchu nastąpiła. Weź szmegestegę, wiesz co. On, off. Mhm, już się robi. Już. Razem ze swoim gangiem. Tak. Wiecie i co? Tutaj śmieci są ten w rowie. Czy... Ej, to mój koledzy. Kto? A nie. Dobra. Śmieci? Jak ty? Możesz do moich kolegów. A tam w rowie śmieci były. Jakieś ja myślałem, że mój kolega. Też na niego śmieci wołają? Nie, ale w rowie. Leży często. Często. Często, gęsto. Ej, teraz tamten na tamtej, na Masnej się ustawił menel spod sklepu. Tam, gdzie pożyczaliśmy od niego sieczkarnię, to widzicie, jaką chawirę sobie wybudował? Nie, nie. On się ustawił, a my też, w sumie. No w sumie tak. Dobra, skończone pole. Ale mi jaki żeś robił? Dobra, co to jest? Pomniał. Ej, nie było. Którą ty łąkę sprawdzałeś? Przecież tu Sławek ma. 57. Jak Sławek? 57. No 57 łąkę, no to ma Sławek. No u mnie pisało, że Jorg. Jorg? Gorg.
co ty Gorgę. Czego rżysz? No, ej, bo tu obok Sławomira ma łąkę. O, teleportułem się. Ma łąkę, wiesz kto? Koło Sławka? No nie wiem, wysłuch się. Andrzej, nie ruchaj. To trzeba coś tu... ten. Nie, tąd. To może się coś ogarnie. To się jakoś składa? No, nie składa się, to jedziemy. To się składa, to łąkę tam. No nie, to ja muszę załatwić, bo ty to... Ja to nic. I cyk przed niego. No, tego Andrzeja to ja mogę załatwić. Nie. 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 No i co jest z tym znakiem? No znowu znak zepsułeś. Trochę. No właśnie. I no. Mówisz, że ja. Kurde, ktoś stanął na środku drogi i nie wiem, czy przejadę. Dobra, przejechałem. No to wiesz, on off. Śmeges teges. Śmeges teges, mówisz? Dobra, zjeżdżam do siebie, migacz. Ale migacz pika. Pik, 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 pik. Dobra. Dobrze, widzowie, to już było na tyle w tym odcinku. W kolejnym będziemy robić coś bardziej ciekawego i ekscytującego, czyli siewy. A, to więc już by było na tyle. Był ze mną. Kto był ze mną? Klubcio, Szwagier, aka Sąsiad. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Elo.